Cześć cwaniaki, jeszcze taka mała informacja i podziękowania przed odcinkiem. Dzięki wam za wszystkie łapki w górę, które zostawiacie pod odcinkami moimi, bo ostatnio jest ich naprawdę bardzo sporo i chciałem wam tutaj podziękować za każdą łapkę w górę, którą mi zostawiacie. Oczywiście za komentarze również wam dziękuję, bo dowiedziałem się na pewno wielu rzeczy z nich ciekawych i dzięki w ogóle za pomoc, za to, że jesteście, bo naprawdę wspaniale. A teraz chciałbym poczęstować was najnowszym odcinkiem z Gutika, także zapraszam. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, to zagrajmy w Gothic 3 z dodatkami. Jak zawsze ten sam początek, mam nadzieję, że was nie nudzi. Witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj ruszamy spod zwłok smoka na przygodę naszą. Na pustyni jeszcze troszeczkę pobędziemy, musimy wykończyć do końca magów, a zostało nam już ich naprawdę niewielu, więc chwila, moment, powinno nam się udać. Pod ostatnim odcinkiem ktoś napisał mi, żebym wrócił się i pokonał koczowników, którzy siedzą niedaleko tych właśnie ruin przy oazie. Więc udamy się na tą oazę i od razu załatwimy problem. I jeszcze ktoś napisał fajny komentarz, że ciekawy jak będzie sobie radzić z tymi wszystkimi morderstwami, jakie popełnia, zabijając wszystkich w koło. Jakbym, nie wiem, po prostu to jest bardzo trafne pytanie. Jakim cudem będzie sobie psychicznie radzić z czymś takim, co on tutaj odpitala, bo to naprawdę jest, bo tyle ludzi zamordować, to nawet nie wiem. To naprawdę hardcore. I jak widzicie, rośnie tu pełno jakichś dziwnych grzybów. Ja bym chciał je pozbierać, bo niedługo będziemy się jeszcze bawić w alchemię. Muszę sprawdzić jeszcze, w jakie przepisy warto by było zainwestować, bo jak sami doskonale wiecie, mam tą alchemię na najwyższym poziomie, więc można by było co nieco wykorzystać jej właśnie. Wiem, że na pewno Embarla Firgas to będziemy robić z racji tego, że mamy jeszcze na jedną, bo udało nam się tutaj pokonać wszystkie smoki i akurat na dwie Embarle nam styknie. Tam widzę, że spora ekipa, wiecie co, jednak użyjemy sobie tutaj czegoś mocniejszego na tych cwaniaków. Pięknie, bardzo ładny damage, fajnie w ogóle wygląda efekt. Zastanawiam się, co oni tak mało dostali, przecież tutaj kurde leciały ostre puncze na ich face. Yeah! Dziwna sprawa, powiem wam. I zastanawiam się, czy muzyka nie jest przypadkiem znowu za cicho? A może mi się wydaje. Okej, w nich powinno być jakieś wino. A jak sami wiecie, wino jest przydatne do robienia mikstur również, a dokładniej do mikstur many. Chociażby przede wszystkim wina się wykorzystuje właśnie do mikstur many. Okej, tam było ich pełno. To możliwe, że właśnie jeszcze tam siedzi jakiś cwaniak, ale że one czegoś pilnują tutaj. Jest taka szansa. Wiecie co? Fala lodu, bo coś mi się wydaje, że tam jeszcze... Aha, dwa cwaniaki zostały. Dobra, easy peasy, lemon squeezy, wykończymy ich. Za chwilę wam opowiem sucharka, no fir, pamiętam o sucharkach. Kiedyś miałem problem z zapamiętywaniem, że sucharka zapomniałem na odcinek przygotować, ola boga. Ale na szczęście już teraz pamiętam o tych sucharkach. Już tak mi powoli nawyk wszedł w krew. Zobaczymy, jaki sucharek dzisiaj przygotowałem. Nawet nie pamiętam już, ale jestem straszny. Wiem, że na pewno mam dwa sucharki, ale to w trakcie jakiejś tutaj przerwy między walkami, żeby miał chwilę i złapać oddech i w ogóle. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy przypadkiem czegoś nie pilnowały te ogry, bo możliwe. O, proszę bardzo, jest jakaś jaskinia. Aha, widzicie, czyli jednak coś nas dzisiaj czeka, jakaś mała przygoda. Tam oczywiście są to pielce, które raczej... Dobra, zabijmy sobie. Myślałem, żeby nie bić ich, ale już jak kurde mają mi przeszkadzać, później to lepiej je wykończyć teraz i mieć, o, krytyczny strzał. Dobra, łuknijmy manę. Dobra, opowiem wam sucharka, przygotowałem sobie. Ciocia mówi do Jasia, ale ty jesteś do mnie podobny. Mamo, ciocia mnie straszy. No to taki średni sucharek, ale drugi trochę lepszy. Dlaczego Jasiu tańczy z ciastami? Bo to jego ulubiony kawałek. No ten jest suchy. Musicie przyznać, że trochę sucho. W ogóle takie głupie niektóre są te suchary. Naprawdę, ja nie wiem jak ludzie mogą wymyślać aż coś tak suchego momentami. No wiem, mi się zdarza czasami jeszcze gorsze suchary strzelić. Ale to są już takie naprawdę suchary, takie, wiecie, taki spontaniczny suchar nagle leci i po prostu wszyscy umierają. Albo jakieś głupie rymy. Ostatnio na imprezie poleciałem jakimś rymem śmiesznym. Tylko oczywiście teraz sobie nie przypomnę. A tak, mam znajomego, ma na nazwisko Drzymała. Nie będę tutaj całych danych zdradzał, ale Drzymał, pozdrówki dla ciebie. No i Drzymał na imprezie poleciał w tango. No i że tak powiem, skończył imprezę trochę wcześniej niż wszyscy. No i siedząc już pod koniec imprezy, gdy już wszyscy zamulali, ja tak sobie siedzę, myślę i tak.
No i drzymał, nie wytrzymał. I po prostu wszyscy jak załapali, to śmiechu nie było końca. Nie, no żartuję. Ale no, całkiem śmieszny tekst ogólnie. No i drzymał, nie wytrzymał. Imprezę skończył szybciej. O, shit, piaskowe pełzacze. Nie lubię tych cwaniaków. Więc wykończmy. No ale ogólnie tak, śmieszki. Jakieś tam czasami się coś zrymuje, no i fajnie. Okej, widzę, że tych pełzaczy tam więcej się działo. Bo trzy zabita, widziałem tylko dwa. Okej, to ciekawie jestem, gdzie... A, tutaj te trzeci zwłoki mu się trzęsą. Śmieszne są w ogóle te pełzacze, bo się trzęsą jak zginą. No i tak, znowu zamiast robić fabułę i questy, to się bawię, kurde, w bieganie po jakichś po jakichś tutaj jaskiniach. Ale widzę tam skrzynię, więc warto tutaj było przyjść. Bo widzę, że to będzie albo ciężka, to chyba będzie stara. Nie, ciężka tu będzie. Powinna być ciężka, bo wygląda jak ciężka. Ale zaraz się dowiemy. Pam, param, pam. A nie, stara. Będzie kosturek chyba. Będzie kosturek. Nie, no gdzie są moje kostury? Pierścień bojowy ochrony. Przed pociskami, uderzeniami i ostrzami plus 5. 7000 wartości w złocie. Co to jest? What is this shit? Co to za krab jest, cwaniaki? Ja chcę, kurde, kostury! O mój Boże! Pierścień ochrony, ale on jest tak gówniany, że to jest szok! Co to jest? Plus 5 do ochrony, ale w ogóle to jest ten pierścień, tak? Chyba tak. Bojowy pierścień ochrony, ale on tam był wart 7000? Czy 1750, serio? No to, kurde, cwaniaki, taki pierścień! To jest taka kupa, zobaczcie! To chociażby ten pierścień obronny albo ten pierścień ochronny jest lepszy. Co prawda przed pociskami nie chronią te dwa, ale kurde, serio? Niech w końcu coś się w tych starych skrzyniach zacznie pojawiać sensownego i fajnego. Co prawda był tam jakiś zwój błogosławieństwa czy inne pierdoły, ale kurde, bez przesady. Dobra, co jakie, idziemy wykończyć tych kolesi. Dzisiaj mordujemy od samego początku. Nice, dzieje się. Mam herbatkę przygotowaną, ale jest na tyle gorąca, bo zrobiłem sobie przed chwilą, że nie mogę się jej napić. Więc paradoks Robina. Nagrywa odcinki to albo herbata za gorąca, albo już wypita. To jest ciekawe. Dobra, tam widzę namioty, więc kierujemy się w tą stronę. Siema lwy. To powinien być, to w ogóle powinna być rozkładająca się bestia, czy jakoś tak? To jest ten taki lew dziwny, co jest taki troszeczkę, że tak powiem, przetrany. Okej. O, następny poziom wbiłem. Jak zarąbiście. Okej, te lwy mnie zaraz zjedzą. O, kurde, co to było? O, my friend, ile tu... Oj, dobra. Taktyczny odwrót, bo mnie zjedzą. Zobaczymy, na ile się spalą. Okej, ładnie. Zastanawiam się, dlaczego one bokiem gdzieś tu obchodzą mnie. Ale kurde, skupańce są naprawdę ostre. Okej. O, jest, rozkładająca się bestia, dokładnie. O tym cwaniaku mówiłem. Znaczy, o tej bestii mówiłem. To jest questowa bestia, ona jest potrzebna do wykonania zadania. Właśnie na takich oazach. O kurde, ole, lwica się odpaliła. Oj, bo mnie zagryzą tutaj zaraz. I właśnie tak jak mówię, jest do zadania potrzebna. Cholera, weź, biegaj, tej. Bo cię znowu gryzie w dupsko, jakaś się dopiero narobi. Zrobimy tutaj szarżę między palmami. Okej, powinno się udać. Tą najpierw, dobra, i teraz tamta, świetnie. Oczywiście z lwic bym sobie co nieco pozbierał. A kolejny poziom, ile ja już mam punktów nauki w ogóle? Pewnie 115 właśnie. I mam 60 poziom wbity. Jest, 60 poziom, taki równy, ładny poziom. Pięknie. Czy z tej bestii rozkładającej się coś jest? Nie wiem, ale zaraz się dowiem, czy coś konkretnego. Nie, identyczna rzecz co z lwa, tylko po prostu się inaczej nazywa. No, ale pomijając fakt, właśnie fajnie, bo kolejny poziom. I oczywiście czekam cały czas z tymi punktami, aby się nauczyć fajnych czarów. Ale niestety jakoś nie mogę znaleźć żadnych fajnych. Pewnie dopiero jak się opowiem za którąś ze stron, czyli oczywiście my wybierzemy stronę Beliara, to dopiero wtedy dowiemy się, jakie czary fajne będziemy mogli się nauczyć. Ale coś myślę, że i tak będę musiał spożytkować na coś innego te punkty, bo na pewno nie wykorzystam 115 punktów tylko na to, żeby się uczyć czarów. Okej, tu mamy koczowników, zrobię zapis. No nie wiem, myślę, czy żeby nie dać sobie trochę w życie, bo jak widzicie, gryzą mnie takie lwy i dosłownie na strzały mi zjadają pół życia, więc przydałoby się trochę twardości. Zwłaszcza jeśli będziemy odbijać jakieś tam jeszcze obozy buntowników, coś takiego. Wiadomo, ten damage czasami się dostanie, jakiś tam randomowy. Warto by było mieć trochę więcej życia, ale to już mniejsza. Okej, sprawdźmy, co tu ciekawego. Knut, cześć Knut, ale masz śmieszny nick. Jak więc wchodzisz to... A, dobra, my już gadaliśmy chyba, Knut. My już chyba gadaliśmy, Knut, ze sobą. Te ziemie mogą być niebezpieczne, ale są przy tym niezwykle bogate. A no dzięki za info, ty. Te ziemie mogą... Aha, i on tak sobie będzie do mnie gadał. Dobra, myślałem, że on jest jakimś ziomkiem, co... O, ten jaki ma hełm, ty! Ej, zajebisty. Nie, on słaby, ale fajny.
teraz? Rozmawiamy, przyjdź później. Okej, ja teraz nic do mnie nie chcę. Dobra, więc cwaniaków chyba możemy spokojnie wykończyć. Raczej tutaj nic ciekawego nie zrobimy. O, jest ten stół alchemiczny, zarobiście. Chyc do łóżka, bezi. Ale zastanawiam się, czy będzie mi potrzebne jajko smoka. Chyba nie, chociaż nie wiem, czy przypadkiem, żeby zostać tym najlepszym kowalem, ale i tak nie planuję zostać najlepszym kowalem. Zróbmy sobie embarle, firgasto i tyle. Embarle, jak widzicie, możemy wykonać wycięte serce, a nie, wyciętych, najwięcej to jaj smoka schodzi. Jak widzicie, 8 aż jaj, mam 9, więc zostanie mi jeszcze jedno jajo. Ale warto, robimy na pewno. Ostatnia to jest embarle, jaką możemy stworzyć. Jak widzicie, już jajek smoka nie zdobędziemy, 7. Więc niestety, w ogóle mikstura żywiołów nie. Mistrzowski przepis. A, to jest ten na monety? Moneta, piękna i szczero złota. W ogóle, żeby zrobić monetę, potrzebuję monetę? To brzmi bezsensownie troszeczkę. Czekajcie. No tak, bryłki rudy żelaza, demoniczny grzyb i magiczny korzeń. Wartość złocie 1. Okej. I co? Żeby zrobić monetę, potrzebuję monetę? No to tak głupio brzmi, w ogóle bezsensownie. I marnuję przy tym jeszcze inne składniki. To mi się wydaje, że tu jest coś chyba walnięte, ale może mi się wydaje. Dobra, na razie nie będę robił, nie będę marnował tutaj tych rzeczy. Mikstura siły życiowej. Mógłbym ich zrobić 8 aktualnie. Tylko jak widzicie, szczaw królewski zżera. Więc może na razie nie, ona tylko plus 8 daje, więc spoko. Dobra, embarle na pewno łykniemy, bo to jest ostateczna mikstura, nic z nią nie zrobimy. Jak widzicie, embarla firgasto, efekty uboczne nieznane. Raczej żadnych efektów ubocznych nie będzie, tylko same dobre. Siła, zdolności łowieckie i maksymalne tutaj punkty, jak widzicie, poszły nam ostro w górę. W ogóle ma 161 siły, nie pakując w ogóle w siłę, to jest dobre. A i w ogóle mam jeszcze tą miksturę, czekajcie, bo ja mam siły tutaj, mam wytrzymałości, mam boski błysk, mam myśliwską, w ogóle mam pełno tych mikstur, kurde, cwaniaki, zajebiście, no ale mniejsza, więc embarla łyknięta, jak widzieliście sami, trochę nam się tutaj wzięło, dopakowało, przed chwilą chyba spałem, mogę sprawdzić zawsze jeszcze dokumenty, jest 8.26, tak, dobra, więc robimy F5 i robimy rozróbę, juju. I pójdziemy poszukać jakiegoś maga, mapa magów. Nefariusa chyba by się przydało i Riordiana, czy jakoś tak. Więc tych dwóch cwaniaków jeszcze by można było w tym odcinku wchodzić. Dobra, więc gdzie byśmy mogli rozpocząć naszą rozróbę? Na jakimś namiocie by było najprościej się schować, bo oni na namiot nie wskoczą. A my sobie bez problemu poradzimy. O, czekajcie, tutaj na namiocie jakoś bezi. Bezi na namioty trochę ciężej, mu idzie schycanie. Mogę mieć problemy ze znalezieniem jakiegoś namiotu. O, czekajcie, może tutaj na ten daszek. Bo wiecie, jeśli będziemy wyżej niż oni, to oni nie wejdą nam. A, chyba będzie nie da rady. Dobra, a nie, dobra, tam są jakieś te skrzyneczki, nie zauważyłem skrzyneczek. Teraz to easy. Wbijamy na górę. O, ej, ja mam pomysł. Może wykorzystajmy jakiś fajny czar z mojej puli tych zwojów. By można było co nieco zobaczyć. Dobra, jakie mam czory? Zróbmy tutaj malutką rozróbę. Mam oczywiście demony, szkielety, jakieś armie strachu. Armię strachu mam, tak. Pokażę wam później tą armię strachu, ale może nie teraz. Deszcze ognia mam 2, mam 2, 3 burze. O, może taką burzę byśmy? Może demonik i burzę? No nie wiem. Dobra, weźmy sobie burzę gradową. Zobaczmy, jak to jebnie. Z czystej ciekawości sobie bym rzucił. W knuta na przykład, bo knut pewnie będzie jakimś koksem. Dobra, jebniemy tu i jebniemy jeszcze drugą tutaj. Zobaczcie, jak burza wygląda, zarobiście. Ej, walka, nieprawda, to nie walka. To rzeź! Okej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, cwaniaki? Nie wiem. W ogóle tamten mi klaszcze w ogóle z tą kuszą. O, ty cwaniaku, jebną mnie. Okej, czy to się już skończyło? Skończył się chyba już efekt. Okej, oczywiście sobie cwaniaków spalamy. Jak widzisz, żadne questy mi się nie kończą po zabiciu, więc nie tracimy nic. Okej, tu na dole jeszcze biegają knuty jakieś. Knuty, andruty! Ooo, knut jak wyleciał. Okej, lekcja gościnności, plus 20 do asasynów. O, kurde, ale zarąbiście dużo. To jest to. Dobra, cwaniaki, ale widzę, że już chyba wykończyliśmy wszystkich, kogo się dało. Sprawdźmy zwłoki, bo jak sami doskonale wiecie, potrzebujemy jeszcze trochę hajsu. A, tam widzę kostka. Tak, tu jest grób. Skupmy grób, zobaczmy, co tam będzie za łup. Ale rymy, normalnie szok. Mam tutaj kolację jeszcze przygotowaną. Chociaż już jest dosyć późno. Ale oj tam, dobra, bezi, bierz ten kuferek. Wiem, że tu nic nie ma więcej. Włócznie, kuferki,
bzdety, tety, jakieś ogrzeliście, ryże. Tu w środku jest kufer. A, tu zawsze to kuferek do przodu, tak? Złamany. No i nie wiem w sumie ile już nagrywam, bo drugi monitor jest aktualnie podpięty pod playkę trójkę, więc nie mam podglądu live, czy się w ogóle wszystko nagrywa ładnie, także może być problem, ale chyba zaufam mojemu komputerowi i mam nadzieję, że wszystko działa jak należy. Okej, pozbieram trochę złomu. Myślę, że już wystarczy. Miecz asasyna jeszcze tu jakieś mogą być. A, jeszcze tego knuta bym poszedł dobarbować, bo jak widzieliście, sami wyleciał po prostu w pizdu. Monety od turtka i mikstura many. Może być. Zawsze to jakiś łup. A, łup. Wiecie co? Dobra, teraz już pogadaliśmy tą tutaj lekcję gościnności. Już całkiem sporo nam skoczyło reputacji. Skoczmy w takim razie do Ben Morasul. Sorry. Moi się tam buryną, bo chciałem pójść jeszcze do Gonzalesa, dokładniej do tego jego maga. Na N ziomek ma. Nie pamiętam jak się nazywa konkretnie, ale za chwilę się dowiemy. Ale dzisiaj nawijam, kurde, ale mi się nawika zrobiła. Ostatni odcinek był troszeczkę taki mniej, wiecie, gadatliwy może, ale dzisiaj czuję się naprawdę dobrze i czuję, że dobrze mi idzie to nawijanie o gotyczku. Więc Faniaki, lecimy szybciutko. Siema, ręko Beliara. I w ogóle zajebistą masz zbroję, ziomek. Fajnie wygląda. Widać od razu, że jesteś jakiś koksu, bonzo, a nie jakiś leszczyk, kurde, z Myrtany. Buchocha. Ernesto? Nie, Ernesto jest ćwoczkiem, tutaj jest cwaniaczek. Cześć, Niga, Ningal, okej, już wszystko. Nauczyć mnie czegoś do prastarej magii, oczywiście to woda kafu jest odpowiedzialna za tę chorobę, wiem, kto zamordował Ramirez za... safe? Bo nie wiem, co będzie się działo, jak powiem, że woda Ramireza jest zła. Zresztą, dobra, sejwik nikomu nie zaszkodzi. Bo właśnie się zapisałem przed walką, a teraz już zwalczony, więc lekcja gościnności. Kurde, nieźle, czy ja wybiłem już wszystkie obozy tych, w takim razie koczowników? Że dostałem tyle reputacji? Wiecie co, sam nie wiem, ale quest musiał być naprawdę konkretny, skoro aż plus 20 dostałem dla asasynów. Okej, woda kafu jest odpowiedzialna za tę chorobę. Woda z kafu jest jedną z najczystszych wód w całym Warancie. Jak możesz winić taki cenny dar? Nie wiem, ale Ismael powiedział, że poczuł osłabienie związane z chorobą już po pierwszym łyku wody od kafu. Cały Morasul pije jego wodę. Ismael na pewno nie jest jedyną osobą dotkniętą tą chorobą. Właśnie tylko, że wiesz o co chodzi, powinieneś porozmawiać z jak największą ilością ludzi, Morasul. Potrzebuję też kilku butelek wody kafu, powinien dać ci próbki. Weź ze sobą te puste butelki, powinny się przydać. Napełnij z 5 i przynieś je z powrotem do mnie. Dobrze. Okej, próbki wody kafu. Kafu. A czekaj, ty prastarej? Nie, tylko wiedzę. Wiem, kto zamordował. Wiem, kto zamordował Ramirez. Wiem, ale nie powiem. Kto za to odpowiada? Asasyn imieniem Hasan. Plus 15 do asasynów. Jaka reputacja dzisiaj, cwaniaki. Zajebiście. Który przebywa obecnie w Isztar. Dostań się do Isztar i naprostuj tego Nerusula. Nie ma sprawy. Pomogę cię wpływami Zubena. Nic więcej zrobić nie mogę. Zakładam, że Hassan poniósł sprawiedliwą karę za swe czyny. Oczywiście. Dobra, co konkretnie mam zrobić z Nerusulem? Dowiedz się, kto stoi za kradzieżą rudy. Dobra. A jeśli okaże się, że to on? Wtedy daj mu ostateczną nauczkę. Okay. Moi ludzie może i są łaknącymi złota sukinsynami, ale, Nieładnie nigdy mówię. Nie pozwolimy, aby przeklęci złodzieje tacy jak Hassan zyskali bogactwo i potęgę. Dobrze, Ningal, zająłem się Hassanem. Zająłem się Hassanem. W takim razie śmierć Ramireza została pomszczona. Dobrze. Dobrze. Proszę. Weź to złoto. I hajsy lecą. 500 sztuk złota, mało, ale doświadczenie ważniejsze. Co dostępu do Isztar? Jeśli nadal będziesz pracować tak jak w Morasul, wkrótce uzyskasz audiencję i Zubenek będzie przekonaj kilku innych magów, a uzyskanie dobra, wstępu do Isztar. Dobra, stanie się proste i w ogóle. Cześć, Alima! Dziękuję, dobry panie. No nie ma sprawy. Zostanie własnością największego bogacza w mieście to krok w stronę spełnienia moich marzeń. Zapamiętaj moje słowa. Któregoś dnia zostanę żoną Gonzalesa. A zatem owocnych łowów. Oj, 500 doświadczenia darmowe. Za to, że zagadałem z Alimą. Zajebiście, panie i panowie. Ciężka skrzynia, solidny metalowy kufer i... Czekajcie, bo tu jest pełno skrzynek, które ja jeszcze nie otworzyłem. Ej, chwila, jeszcze tutaj była skrzyneczka jakaś, tak? No skrzyneczkę chyba otworzyłem. Nie, stara skrzynia. O mój Chryste, panie Boże, co tu się dzieje? Ja wiem, że oni chyba się fochną, jeśli ja tu zacznę czarować. Chociaż mam ich na zielono teraz. Kurde, bo ja wiem, że nie otworzyłem tych skrzynek właśnie ze względu na to, że oni chyba mnie bili, jak chciałem wynieść im te skrzynki. Ale cwaniaczek Robin, jak to wiadomo, cwaniaczków tutaj założyciel, przedstawiciel, chyba będzie musiał trochę pocwaniaczyć w tym odcinku, bo bardzo mi zależy na kolejnej starej skrzyni, żeby dowiedzieć się, czy może
nie ma w niej jakiegoś fajnego kusturka. Więc będziemy cwaniaczyć cwaniaki, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, ale żartuję, żarty żartami. Postarajmy się otworzyć tą skrzyneczkę za pomocą czaru. Oni oczywiście nic nie podejrzewają, byleby tylko się nie fochnęli. Okej, focha nie ma, więc jest dobrze. I teraz jakbym tutaj mógł ją złapać w swoje łapki. Stara skrzynka, niestety, a chociaż w sumie stety. Jeden pies, otworzę ją w ten sposób. Okej. Kostur, kostur, mamy kostur, cwaniaki. O Boże, w końcu kostur. Ja, 12, kostur druida, plus 50 many, plus 50 sił życiowych i dodatkowo druid. Zajebisty kosturek. O, cwaniaki. O, oczywiście zakładamy ten kostur. No, kostur druida, no zobaczcie jaka różnica. Plus 10 do many jeszcze nam dojdzie, plus 50 do sił życiowej, dodatkowo druid. Oczywiście ten kostur nawet ma plus 10 więcej obrażeń. O mój Boże, ale zajebiszczy. Mam nadzieję, że wygląda jakoś konkretnie. Za chwilę zobaczymy go. Oczywiście wrzucę go sobie na pasek. Pierwszy kostur ze skrzyni starej. Czyli teraz już powinniśmy dostać tylko i wyłącznie ze starych skrzyń kostury. To jest zajebistą informacją, cwaniaki. No wyglądałem takie 2 na 10. To tak jak takie Safari Mesh bym dostał w CS-ie na przykład. Ale niezmiernie się cieszę, że w końcu jakiś zarąbisty fajny kostureczek. Okej, tu jest kolejna ciężka skrzynia. I zobaczymy, czy tym razem będą mieli foszka bamboszka, jeśli otworzę im tą skrzynię. Oczywiście wolałbym to robić tak nie na widoku i żeby wszyscy patrzyli mi na łapki, ale w sumie zobaczymy. No bo oni się nie wchają teraz na mnie, oni chyba mnie nawet dosyć lubią. Zobaczymy, czy mogę tak po prostu przy strażniku otworzyć skrzynkę. Nie. Nie ruszaj tego. Okej, czyli jednak nie mogę, czyli muszę to robić sneaky beaky like, czyli tak, wiecie, cicho ciemnie. Okej. Tylko właśnie, czy jeśli wziąłbym to prawym przyciskiem myszy, czy też by mieli focha? Możemy sprawdzić, wiecie? Czy rzeczywiście? Oczywiście mógłbym ich uśpić jakimś grupowym uśpieniem, każdego z osobna bym mógł uśpić jakimś tam snem, ale wolę jednak zostawić te czary jak sen i tak dalej, gdzieś mogą się przydać. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy może się przydać taki czar, a tutaj chyba nie będzie aż tak bardzo mi potrzebny. Ale jak coś, to ich uśpimy i tyle. Dobra, mam nadzieję, że nie jestem za głośno też, bo jest dosyć późna już pora, a wiadomo, nagrywam to w niedzielę, tak jakby wieczorem, w nocy, a wiadomo, domownicy, no, do pracy i tak dalej, więc nie chciałbym pobudzić całego domu tutaj moimi zabawami. Okej, poczarujemy. Okej, i zobaczymy, czy z tego miejsca uda mi się ciężką skrzyneczkę dorwać. Jest. Udało się! Miecz katowski! To jest najważniejsze, jak widzicie, macie całą listę, miecz katowski wam pokażę. Wygląda on tak, jest wart 7,5 tysiąca, w skrzynce jest więcej wart zapewne i w ogóle, ale 7,5 tysiąca przy sprzedaży. Ten ostry miecz katowski wykorzystywany jest do pozbawiania głów, nie tylko skazańców. No, no i tam jakieś reszta, jakiś pierdół, ale widzicie, ciężko... Oj! Zginęło parę cennych rzeczy. Jest coś o tym? Wiesz coś nie. O tym? Nie. Mamy cię na oku. Mamy cię na oku. Okej, więc parę cennych rzeczy mi zginęło oczywiście. Już nie musimy tutaj rabować, bo dwie najważniejsze skrzyneczki stąd już zwinęliśmy. No i co? Bardzo dużo reputacji nam skoczyło, fajne itemy. W końcu kosturek nowy. No nie wygląda zbyt pięknie, ale ja się i tak z niego cieszę. Bo to pierwszy kostur właśnie ze skrzyneczki, jaki nam dropnął. Znaczy się, jaki zdobyliśmy. Może nie tyle, że dropnął, bo to nie jest randomowe, tylko wiadomo. Łyknę się herbatki, zrobię save'a. O, całkiem zacnie nam poszło. To co, pójdziemy jeszcze jakiegoś maga wody na koniec wykończyć odcinka? Co wy na to? Myślę, że możemy. Ostatnio robicie szał z łapkami. Właśnie chyba muszę nagrać na początek odcinka podziękowania, bo normalnie pod każdym gotikiem ponad 200 łapek w górę, co jest naprawdę potężną ilością u mnie na kanale, bo rzadko kiedy się spotykam z tym, żeby aż takie tutaj ilości. Okej, wiecie co, ale z bragi chyba będzie trochę bliżej, a może nawet jeśli nie bliżej, to po prostu będzie prosta droga. Nie będziemy musieli bawić za bardzo, więc w dół, bo magiczne tamburynko. Więc no ostatnio po prostu łapkami, Boże, normalnie wchodzę, patrzę tam inne serie, to tak po 100 łapek, czasami nawet nie do 100, no tak koło stówki, 150 max, a pod gotikiem po 200, 220 w ogóle, no szaleństwo, wiecie. Ogólnie tak, rzecz biorąc, to mam ponad 17 tysięcy widzów i tych łapek powinno być o wiele więcej. Ale dla mnie naprawdę taka ilość to jest szok, bo ja widzę, że po prostu wam się podoba ten gotik i że naprawdę miło spędzacie przy nim czas i to mnie raduje jak najbardziej. No wiadomo, nie smuć mnie to. W ogóle 0 łapek w dół, pełno w górę, to jest naprawdę dla takiego youtubera malutkiego jak ja, to jest ogromny wynik, więc dzięki wam bardzo serdecznie.
bo jesteście naprawdę zajebiści. Kurde, wiadomo, cwaniaki, najlepsza grupa w necie. Takie koksy to tylko tutaj normalnie do znalezienia. Okej, okay. No to co, lecimy pod górkę, pochycamy troszeczkę i dzisiaj idziemy sobie pokonać tego, jak to się cwaniak nazywał. Ja to oczywiście skorzystam z mapeczki. Nefarius, on siedzi w tych takich, tej opuszczonej dolinie, czy jak ona się tam nazywa, nie pamiętam. Ale sami doskonale wiecie, o które miejsce chodzi. No i tutaj prosta droga, będziemy musieli trochę pić niestety. Sobie wódki, ale no na szczęście Bezikaca nie będzie miał po tym piciu, więc spoko. Nefarius, tak. Myślę, że tam już spotkaliśmy się z Nefariusem, ale wtedy jeszcze nie mieliśmy w planach go zabić. Będzie to przedostatni mak chyba wody, jakiego będziemy musieli wykończyć, bo jeszcze będzie czekał nas ten Riodrian, z tego co mi się wydaje, i będziemy już wszystkich magów wody mieli pokonanych, dzięki czemu oczywiście też dostaniemy pełno reputacji od Gonzalesa. Kurde, no Bezi, co ty, cwaniaku, chycaj po tych tutaj tych wydmach, czy jak to ładnie się nazywa, cwaniaczku. No i tak, wszystkich magów wody, dużo reputacji, jeszcze jak uzbieram ten hajs, jeszcze dam asasyna, to chyba będę miał w ogóle ponad 100% reputacji u asasynów. Będę po prostu kochany przez nich wszystkich, co mi się oczywiście bardzo podoba, bo żeby dostać się do Zubena właśnie potrzebujemy 75% chyba, znaczy 75 punktów, tak, po prostu, żeby się dostać. Więc to w sumie już lada moment i będziemy w Isztar sobie mogli tam się pobawić. No i tak jak mówię, w Isztar będę musiał sobie poczytać o questach, bo w Isztar zazwyczaj ich nie robiłem. Po prostu szedłem do Zubena, gadałem z Zubenem i dawałem mu w mordę, że tak nieładnie powiem. Oczywiście Zuben focha strzelał, a właściwie nie miał co strzelać, bo umierał od razu, więc no. Tak, robi skateboard, drodzy Państwo. No. Ale tym razem zrobimy oczywiście kościki w Isztar, żeby wam pokazać jak najwięcej z tego goticzka, żeby was zachęcić do samego, żebyście sami sobie zagrali. Oczywiście pewnie z was już gotika przeszło dawno temu i w ogóle ten gotik to wam się przejadł 20 razy i znacie każde po prostu miejsce i każdy zakątek mapy każdego gotika. Ale kto nie grał, a wiecie, a trafił akurat tutaj na odcineczek jakimś fartym, jakimś cudem, to akurat mu się może przydać to tutaj informacje i tak dalej. Okej, okay. Nefarius siedzi tutaj na mapie jeszcze kawałek dalej. Zaraz będziemy już przy tej ukrytej dolinie, o której wspominałem. Bezi, pij wódeczkę. W sumie zamiast wódki to bym mógł pić temi, które wytrzymałości, bo pewnie mam ich pełno, a ich w ogóle nie używam. Okej, okay, tu już widzicie, się zaczynają jakieś mopki pojawiać, już się zaczyna właśnie jakaś impreza. Oczywiście ten... O, cholera! O, ten to się z dupy tutaj wziął. Ty, nie widziałem gnoja. Lalalala, biegnij, Bezi, biegnij, bo cię zjedzą. Okej, okay, pięknie, topielce. Umieraj topielcu. Dobrze, że te topielce mnie nie zatruwają, bo to by mały problem. Kurde, skąd one się tu wzięły? Przecież to już kiedyś przebiegałem, bo musiał się gdzieś zrespić przypadkiem. Okej, okay, więc biegniemy. Dalej, chyba że tutaj Nefarius wyczuł podstęp, że chce by się go pozbyć i dlatego tutaj pozostawił jakieś topielce na straży. Okej, okay, gdzieś w tamtą stronę według mapki musimy się udać. Oczywiście znajdziemy sobie gościa bez problemu. No problemu, chociaż jak widzicie, całkiem spora jest tutaj ta dolinka, ale tam w oddali coś widziałem. Tak, i ktoś napisał mi też pod którymś odcinkiem, że mam chyba gdzieś w plikach gry po prostu zmniejszony ten draw distance, czy jak to się ładnie wymawia, czyli że po prostu zasięg tego zarysowywania się po prostu, no, jakiś tam teksturek i tak dalej, nie? Jaszczurko, cześć, ale ja tu widzę większą jaszczurkę, wręcz ognistą jaszczurkę. Okej, okay, oczywiście, no, ty, ten ognisty jaszczur to dobry, a, no tak, zapomniałem, że można zamrozić ognistego jaszczura. Z go wykończymy oczywiście naszym bzyczkiem elektryczkiem. O, jaszczurka też przypadkiem dostała, sorry jaszczurko, nie chciałem ci krzywdy robić. O, Bezi się odpalił, halo Bezi, nie bijemy jaszczurek już, halo Bezi, możesz się ogarnąć? No nie, dlaczego zabiłeś tą jaszczurkę, ty głupi głąbie, kurde, biedne jaszczurki, takie małe, niewinne, a Bezi je zabija. Bezi już widzicie, bez skrupułów, wali na oślep. Okej, okay, tam widzę chyba tom. Jak to się ładnie nazywa, jakąś osadkę, więc prawdopodobnie tam znajdziemy naszego maga, którego będziemy musieli wykończyć. Tak jak już wspominałem wcześniej, bo chyba 20 razy to samo mówię. Cześć, topielce. Tylko szkoda, że właśnie jeden pójdzie w tą, a drugi, a dwa w tamtą. Okej, okay, oczywiście one sobie siedzą tutaj na dole. Dobra, te już pokonam z kulki ognia, bo się zakradły całkiem blisko. Gin topielcu. No zgin. Okej, okay, dzięki. Pilnowały tutaj czegoś, chyba to jest grobowiec jakiś, a prawdopodobnie w grobowcu może być coś związanego z prastarą wiedzą, więc ja sobie wejdę. Czy coś ciekawego? Właśnie, kurde, problem jest w tym, że
Twórcy zrobili te grobowce, a tak naprawdę nic w nich nie umieścili ciekawego. No chociażby dali jakąś tabliczkę albo jakieś wiadomo, coś, no coś związanego z tymi grobowcami, nie? No to widzę, że jakiś jaszcz, topielec się skrada do strażnika. Chcę go ugryźć w dupkę. Nie, to mój eks, zostaw. No. Dzięki. Okej, no i tutaj oczywiście już są koczownicy. W ogóle śmieszne, bo ja koczowników przecież wymordowałem. No, jest nasz bug oczywiście, ale większość koczowników już wymordowałem. Więc ta lekcja gościnności, jak widać, nie działała tak, że wszystkie obozy wykończyłem. Bo jeszcze tutaj jest nefariusowy obóz. Okej, mapkę schowam, bo to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy, więc już mi się nie przyda. Pogadamy z Nefariusem, chyba że Nefarius da mi jakiegoś questa. Wtedy go jeszcze nie będę zabijał, tylko sobie zrobię questa dla niego. Wtedy będziemy mieli, wiecie, dodatkowy eks tam. Pitu pitu, jakieś zabawy. Więc, cześć Nefarius. Dobrze, że tu jesteś. Oczywiście, ale ma fajny dubbing. Ale fajny głos, wow. Lubię, jak jest taki głosik cięższy. Wydajesz się pobudzony. Wydajesz się pobudzony. Jestem o krok od rozwiązania tajemnicy Harrenhal. Harrenhal, właśnie. Pomóc. Harrenhal. Opowiedz mi o Harrenhal. Harrenhal. Harrenhal był wielkim wojownikiem pradawnych. Podczas swych podróży zawędrował na głęboką pustynię. Poznał tam sposób życia koczowników i go pokochał. Ostatecznie porzucił swe dawne życie i przyłączył się do koczowników. Co dalej? Jego decyzja zdenerwowała władców pradawnych. Nakazali oni rozpoczęcie polowania na Harrenhal. Teraz jednak czas na najlepsze. Harrenhal uznawał mądrość magów wody i rozumiał potęgę Adanosa. Dzięki temu wielokrotnie odpierał ataki swoich prześladowców. To znaczy, że posługiwał się magią? Owszem, tak właśnie zakładam. No to nieźle. Jaki był ciąg dalszy tej historii? W końcu wojownikom pradawnych udało się zabić Harrenhal. Koczownicy wykradli jednak jego ciało i zabrali do grobowca. Mhm. Wiesz, gdzie znajduje się ten grobowiec? Zabrali go do kamiennego grobowca w Zielonej Dolinie. Zielona? Nie jest aż tak zielona. Kojarzysz te martwe drzewa? No właśnie, martwa jest. Chcesz powiedzieć, że to pozostałości Zielonej Doliny? Mhm. Dokładnie. W niej znajdziesz jego grobowiec i... przy odrobinie szczęścia, jego magię. Już tam byliśmy, oczywiście. Poszukajmy grobowca razem. Aha, będzie chce razem tam iść. Jestem gotowy. Ale ty idziesz przodem. Dobra. Dobrze. Okej, więc jednak idziemy z Nefariusem do grobowca. Byliśmy już tam, więc nie powinno być większych problemów. Czy tutaj jest ktoś, z kim powinienem porozmawiać? W ogóle Nefarius wykorzystuje niewolników. A, wyzwolony niewolnik, oswobodzony. Okej. Miałem krzyczeć, że Nefarius jest kurde skurczybykiem, który wykorzystuje niewolników do pracy niewolniczej. W ogóle koczowników to tam tylko jeden był, który go pilnował. Świetnie. Okej, no to nie wiem, cwaniaki. Wydaje mi się, że chyba skończę w tym momencie odcinek i z Nefariusem rozprawimy się już w kolejnym, bo nie chciałbym też, żeby ten odcinek był za długi, żeby was nie męczyć. Haha, chociaż ja wiem, że wy kochacie Goticzka i byście mogli oglądać go godzinami, ale wiecie, przyjemności trzeba dawkować i co za dużo, to niezdrowo. Okej, więc co, myślę, że w kolejnym odcinku już z Nefariusem tutaj oczyścimy tereny, pobawimy się troszeczkę, poeksplorujemy, oczywiście tamten się rzucił. Pokazałeś mu! Wiem, pokazałem mu wszystko. O mój Boże, ale te szakale są cwane. Byś pomógł mi, Nefarius, bo kurde, ja tu zaraz się wykrwawię przez te szakale. O cholera. Dobra, pójdziemy Nefariusowi trochę agro na tyłek zrzucimy, może się uda. Okej. Nefarius, halo? Halo, Nefarius? Ciepaj. Ciepaj magio, bo mnie zagryzą. O, świetnie. Tam jeszcze jakiegoś widzę. Dobra, więc pokonajmy szakale i się z wami ładnie pożegnam. I po prostu w następnym odcinku już się zajmiemy tutaj tą legendą Harrenhal i w ogóle Zieloną Doliną i bla bla. Oczywiście ta dolina wcale nie jest taka zielona, jak widzicie. Powalone drzewa, wszystko wysuszone. Dobra, więc wyleczę się, przygotuję się już na kolejny odcinek i w tym momencie się z wami pożegnam. Więc mam nadzieję, że odcinek jak zwykle wam się podobał. O Jezu, aż się zatkałem. Wow, to było straszne. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem. No i zobaczymy się zapewne jutro z kolejnym odcinkiem, jak zwykle około 14. Staram się po prostu wrzucać, bo wiem, że wielu z was chodzi do szkoły, zazwyczaj i tak dalej. Zazwyczaj ludzie kończą szkołę 14-15, także żebyście mieli fajny odcineczek świeży po szkole, ewentualnie tam, no po pracy to już gorzej, ale właśnie tak popołudniami wrzucam odcinki, żebyście mieli co oglądać po powrocie do domu. Więc co, dobra, jeszcze z tym, nieważne. Trzymajcie się, do usłyszenia, mówię Robin Skateboard, pamiętajcie zostawić, tak jak mówiłem, łapę w górę i komentarz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.